Tam widzę balkon. Ale jak tam do sko... Kurde. Powiem ci, że dobrze, mam... tam gdzieś na dole. No. Bo tam jest jeszcze jeden taki balkonik. Tak, właśnie go widzę. Jest tam balkonik. No. Tylko jak... No tam dołem trzeba by było ewidentnie. Ale to ja muszę wczytać znowu wszystko od nowa. Bo ja już mam za mało energii, żeby to wszystko zrobić. Myślę, że no tak. Na takiej zasadzie trzeba robić, bo no trzeba poznać ten level, tę planszę. Bo tam na samym dole w tej lawie są jeszcze takie małe tak, fragmenty. Tak, to o tym mówiłem właśnie. Że no. Można po nich skakać, ale jak tam zeskoczyć na dół? No właśnie. Wiesz co? Kurde, jak a się opuścić? A nie da się z tego... To jest wysoko strasznie. Nie, bo ona... Jezus. Chyba, że stąd jakoś. Może tu zjechać tą skałą i ona się tam zatrzyma? Nie wiem. Nie, ona zjeżdża do lawy. Bo tam była drabinka na tej jednej. Może z tej jakby drabinki by się dało, wiesz? Ja to wczytam... Może odtąd. Tu jeszcze pod tym jest w sumie. Dobra, tu jestem na samym początku jakby. No, ja jestem też na samym początku. Okej, okay, dobra. A coś stąd by się dało zrobić może? Kurde, tylko ten smok tam... No fuck you! W sumie... Ej, tu w sumie jest taka skała, jakby dało się skakać. Wiesz co, może coś znalazłem, chociaż nie wiem do końca. Okej. Mam jakieś przejście. No serio, kolejna dziurka na klucz? Aha. Tu jest kolejna dziurka na klucz. O mój Boże. Znalazłem już dwa miejsca i to jest identyczna poświata, taka fioletowa. A gdzie no jest klucz? Na tym balkoniku też jest taka fioletowa poświata. No to super. No tylko ciekawe, gdzie jest ten klucz. A do tego balkonika nie wiem, się stąd doskoczyć? A może ten klucz wypada, jak się zabije tego potwora? Chociaż no to by było naprawdę słabe. No to kurczę, no ciężko by no i zabić. Tym bardziej, że tą energię mamy, więc... No. A co tam jest jeszcze na dole, kurde, bo ja nie za bardzo... Nie mogę się jakoś tak rozejrzeć potem. Bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy, weszliśmy tu, to ta animacja pokazywała nam jakąś dziurę. I gdzie ta dziura jest? Taka... Wiesz co? Przy lawie ona chyba była jakieś. Ja wiem. Tam, gdzie jest ten smok, no. Są takie drabinki do góry. Tam jest ta dziura. To ją pokazywano. Poczekaj, gdzie jest ten smok? Podwójna drabinka do góry. Czekaj, muszę wczytać jakiś poprzedni, bo ja z tego to nic już nie zrobię. I ten smok jest tu, mówisz, tak? No. A, tak no obok jest, niego. No. I to jest tą czyli dziurę, to jest, pokazywali. Czyli to jest to wyjście. To chyba musimy od tego zacząć. Aha. No, może od tego zacząć musimy, no bo tu jest jedyne miejsce, gdzie możemy dojść i w ogóle... No dobra, ale to wiesz, że musimy zjechać tam do tego smoka i go ominąć? Tak, wiem. Czyli idziemy no, tak, jak szliśmy na samym początku, tam na prawo... Tak mi się wydaje, dobra. No. Tylko zanim to zrobimy, to ja bym poprosiła o cięcie. Dobra, dobra. W takim razie widzimy się za chwilkę. Tak. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. To teraz tak. O matko, mam 500 zapis. A ja już dla mnie... Czy ja zginę? Pytanie, czy ja zginę? Wiesz co, najgorsze będzie to, że on będzie podpalał tym ogniem. No, wiem właśnie. Ja jestem na drabince. Okej, okay, ja... dążę. Ale wiesz, jak ja to zrobiłem? W ogóle zjechałem tam do niego tak na jolo. W sensie nie skakałem po tych platformach, jak wtedy żeśmy skakali, przechodzili obok tej kraty zamkniętej. Tylko aha. Zjechałem jakoś tam na dół do niego i mnie nie podpalił dziwnym trafem, więc... Jak zwykle, król Torgus ma fuksa. I wiesz co, jak jesteś na tej drabince, to on już cię nie podpali. W sensie, tak jakby on nie może się odwrócić już do ciebie. Aha. Dobra, ja nie powinienem się rozglądać, tylko biec. No, dobra, już wlazłam. O, teraz dopiero strzeli. Wchodzę. Tu coś jest, jakieś przejścia dziwne. O Boże. Tu jest lawa, nie.
No ale Laro, złażasz. Dobra, tu jest... Dobra... Tam się coś świeci... Ej, to jest jakiś teleport?! What? Tu jest teleport. Oh my god. Ale tu są jeszcze jakieś inne przejścia, nie wiem gdzie mam iść. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ja mam wbiec w ten teleport, czy nie. Dobra, wbiegam w niego. Okej. Okay. What the fuck, jestem w jakiejś dżungli. Aha! I nie mam paska tej energii. Zniknął mi. Ty, faktycznie widzę ten teleport. To nie wiem, ale tam, zobacz, jak się opuścisz, to jeszcze na drugą stronę można nad tą lawą przeskoczyć. No. Ale wiesz co, w każdej chwili... Pójdę sprawdzić tak. Wiesz co, w każdej chwili możesz wrócić, więc wejdź sobie, odnów sobie energię i wiesz, i możemy biec na drugą stronę, jak chcesz. Zrób sobie tak, bo możesz w każdej chwili przez ten portal przechodzić. No, ale może w tej dżungli też musimy coś zrobić. No to nie wiem, gdzie najpierw, jak chcesz. Decyduj. Czekaj, ja patrzę tylko. Nie, jest tu zamknięta krata. Po drugiej stronie? Tak, bo to jest sekwencja korytarzy, takich mniejszych, i jest na końcu zamknięta krata. To jest ta krata chyba, którą omijaliśmy. A, jakby. W drodze do smoka, dobra, w drodze do tych drabinek. I to jest w ogóle śmieszne coś na tym bloku. Takie czarna dziura. Takie czarne coś, no. Tej musielibyśmy coś tu mieć. No, to tak wygląda. Dobra, to idziemy do portalu w takim razie. Tak, tylko sobie wczytam. O. Znaczy nie musisz wczytywać. Aha, okej, okay, dobra. No bo tam skakałam nad lawą, to już mi się nie chce. Okej. Okay. Dobra, jestem w dżungli. Wow! Czy ty to widzisz? Ej, jak w tym, w Tomb Raider 1. Jeden, dokładnie. Ale to identycznie to wygląda. No i po prawej stronie też była znajdźka wtedy w jedynce. No. Ej, to jest ten klucz, którego potrzebujemy pewnie. No i to jest taki ładny klucz. Pokażcie mi go. Key of realities. Klucz do rzeczywistości. Tak jakby, no, znaczy do realities, w sensie tak jakby do światów chyba. Jakby to, kurde, przetłumaczyć. To może do tej czarnej dziury by to pasowało, no bo tu nic innego chyba nie ma. No, nic innego nie widzę. W tym miejscu, nic nie widzę. No, ale wiesz co, jest też dobry myk, że jakbyśmy już ginęli, to wiemy gdzie przyjść, żeby sobie odnowić tą energię. Tak, to prawda. Zresztą, no możemy spróbować do tej dziury. Ale wydaje mi się, że do tych dziurek tam innych. No pewnie tak, ale... Tak. Lol, ale bug. Nie działa. Ale ciekawe, czy ta krata się teraz otwarła przez to. O, możesz zerknąć, bo ja chciałem wracać tą samą drogą. Bo wtedy ominęlibyśmy smoka, no bo w sumie nie da się wrócić chyba inaczej do góry. No nie da się. Nie jest zamknięta. A nie da się jej tam, nie było żadnej dźwigni jakiejś ukrytej właśnie w No teksturze. Właśnie nie wiem. A Jezu Boże, ale jestem głupia. Jest? Jest dźwignia, no. No tak myślałem. I ona otwiera kratę, no. Oh my god, no to git. Ale ja też nie pomyślałem, widzisz, mogłem tam też ogarnąć. Ona jest gdzieś blisko w miarę tej kraty? Tak, tak, zaraz obok praktycznie. Aha, czyli tam na do... Aha, dobra, widzę. O Boże. Dobra, to gdzie... Może idźmy najpierw tam, gdzie znamy położenie tej dziurki pierwszej, czyli na dachu, tam, na samą to na górę. Dachu, okay. Tak, to idźmy tam najpierw, bo potem ci wytłumaczę, gdzie było to długie miejsce. Okej. Okay. Czyli tam trzeba najpierw na drugą stronę się dostać, z tego co pamiętam. A te dziurki od klucza nie różniły się za bardzo. Nie, właśnie były identyczne. No, to lipa trochę. No. Teraz wszystko to od nowa. No, to jest właśnie najgorsze. Myślę, że sporo czasu spędzimy w tym pomieszczeniu. Tym bardziej, że ta energia tej Lary mnie też irytuje troszkę. No. Czuję presję. Oh fuck, fuck! Co ty robisz? Oh fuck, fuck! No nie! A jak się okaże... Jezu, znowu to lata tu! Boże, jak się przestraszyłem. Nie spychaj mnie, ty szujo! Jezu, jakie bugi tu są, ja pierdzielę. Nie mogę po tej drabince normalnie wejść, bo mnie buguje. Mnie też wcześniej trochę bugowało. O, przynajmniej teraz się zaczepiła.
No, ale kilka takich bugów ma ten custom, że... No. Niefajnych, no. Ale dobra, wlazłam na górę przynajmniej. No ja skaczę po tych dachach dziwnych. O! Dobra, tu trzeba zapisywać co sekundę. O Boże, jeszcze ta harpia teraz się aktywowała, nie? Wiesz, to tak wygląda, jakbym ja tym kluczem otwierał sobie portal gdzieś. No, działa. Możesz wbijać na górę. Tak? Okej, dobra. I tutaj jest taki sam... To jest podobna sala do tej, którą widzieliśmy tam na dole z tym portalem. I pojawił się portal, dokładnie. Można wejść. Aha, okej. I okej, możemy sobie też energię tutaj odnowić. No to spoko. No to w sumie nie jest taki problem no, z tą No, to nie energią, będzie bo... problemu, no. Tak, bardzo tutaj dobrze. Też nie tracę. To ja poczekam na ciebie, bo znowu fajna miejscówka, nie będę ci spoilerował. Super mi... Harpia mnie zrzuciła. Oj, Jezu. No, nie mogę Ej, się ale pewnie cofnąć. Fajne, że wracamy do różnych części Tomb Raidera, ale fajnie to wymyślone. No. Wow. Tomb Raider 3? Albo Tomb Raider 2? Nie, trójeczka, Area 51, idziemy... Nevada w sensie. Te nie tekstury tak z Nevada. Po kolei? Co? Aha, bo ja nie wyszłam jeszcze z tego. To jest kładzik! Oh my god. Ale jak to ładnie to wygląda. Ej, to jest ten moment, gdzie się przeskakuje przez... Oh my god. No, ale fajnie. A wiesz, że tu może być gdzieś sekret, więc się rozglądajmy. No, właśnie patrzę. Ale i to jeszcze te tekstury są w takiej wyższej rozdzielczości. Tak, więc... właśnie, tak zauważyłem, że jest mega ładnie tutaj. No. Tu jest w rogu pod ogrodzeniem coś. Co to jest? Jakaś buteleczka. Do... Aha. Pod ogrodzeniem po prawej stronie. Nitrous Oxide Feeder. Aha. Może to musimy zamontować, bo to zawsze dawało taki ten boost. No. Czekaj, w Tomb Raider 4 jest na tym? Dawało. Photography of this area is prohibited. Forbidden. No, no, bo to też było w trójce. Co coś tylko, jeszcze że wtedy jest? To rozpikselizowane było i w ogóle. Tu jest coś zamkniętego, dobra. No nie widzę tu żadnego sekretu. No, ja też nie. A jak to się montuje, tak po znaczy, prostu? No bo to trzeba było chyba jakoś z boku w ogóle się połączyć z czymś. A jakbym użył, no. Tak? Nie, ona daje no. To może czegoś Aha, nam ja brakuje. W ogóle wsiadłam. No. A da się przeskoczyć. No właśnie nie wiem, czy o, prawda. Może tracę głos. Ale nie, chyba nie. Bo ona zwalnia na tym. To może jeszcze coś potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. No bo wcześniej w czwórce się to łączyło z jakimś innym przedmiotem. I tu w ogóle jest jakieś wejście do góry, czekaj. Gdzie wejść do góry? Jak się złaziło z tego? O. Czekaj. Bo tu mignęło mi takie. Tam gdzie jest ten kład, tak jakby... A nie, może tu nie da się wejść do góry. No bo tu są takie skosy, nie? O to ci no, chodzi. No właśnie... A, no, ale tak jakby się da zaczepić. No tak jakby się da zaczepić, ale to tam chyba nawet nie ma sensu, bo tam nic no, nie widać. Nie ma tu... Nie. Kurde, powiem ci, że mam... Ej, a może w tych krzaczorach ktoś coś ukrył? Mogłoby tak być? Nie wiem, może. Bo tak w sumie one zasłaniają. Nitrous Oxide Feeder. Wiesz co, bo ten klucz nam został. Wiem, bo tam ten klucz będzie do wszystkich chyba dziurek tych. A może... Nie wiem, czy nie będzie też tak, że na przykład musimy wejść do tego drugiego. Aha. Znaleźć tam ten drugi przedmiot i tu wrócić tutaj. Nie no i skakać znowu po tych platformach. No chyba kogoś... No bo mi się nie wydaje, żeby... No chyba, że... Znaczy no też nie mi się wiem, nie no... wydaje, bo to jest dosyć małe tutaj no, pole do popisu, i... że tak powiem. I ja tu nic nie widzę. A tu jest jeszcze jakieś przejście tak jakby, znaczy ten... Po lewej stronie są drzwi, no. No ale one właśnie są zamknięte. Ale one są zamknięte, no i to tak... A czekaj, a tu? Jeszcze tak rozglądam się z góry, ale... Nie, ona tu zjeżdża. O, coś mi się wydaje, że będziemy musieli tu... To trzeba było jednak chyba najpierw iść do tamtego. Na dół, no. Wtedy byśmy się nie wracali.
A teraz... No ale kto to wiedział, nie? No właśnie. Kurde, no dobra, no to wracamy się w takim razie. No. Miejmy nadzieję, że to o to chodzi. No, też tak mam taką nadzieję. Wiesz co, ja zostawię sobie tu zapis na wszelki wypadek. No, ja też. Dobra, ale ta harpia, oh my god, przecież tu trzeba wszystko... A nie, dobra, tylko mogę sobie zeskoczyć na dół. Wiesz co, nie sk... Co? O, dobra. Nie skacz po tych dachach. Dobra, tylko nie skacz teraz po tych dachach, tylko zeskocz sobie tam niżej od razu. Okej, dobra. I teraz... skacz też na drugą stronę tak samo jak wcześniej, czyli po tej zjeżdżalni i do przodu potem skaczesz. Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak samo jak wcześniej, w sensie tam na dół na ten taki klocek, z którego się zjeżdża. No. No i potem, i... jak wcześniej szliśmy na górną tą taką platformę, to teraz idziemy tą dolną. Aha. Bo są takie platformy i one mają dwa poziomy. Jedna jest na naszym poziomie, a druga jest wyżej. Jak już tam będziesz, nie? Oh my gosh, czekaj. Jak już przeskoczysz z tej zjeżdżalni przed siebie... Przeskoczyłam ze zjeżdżalni, tak. Jestem na tym takim... Podeściku jednym. Podeściku, to no. Idziesz po skosie po prostu na ten taki dłuższy podeścik, że tak no. Powiem. I teraz tam będziesz miała taką skałę w oddali, na której możesz się zatrzymać. Aha. Nie zjedziesz. Widzisz? Przy tej lawie, no, która się widzę. Tam leje. Czekaj, muszę wziąć Boże, mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Tak, tak, wydaje mi się, że tak. No, i tu możesz się zatrzymać i z tej skały skaczesz na następną skałę, tam na wprost tak jakby, nad tą no, lawą. No, widzę. No i tu masz przejście i tu znowu możesz klucza użyć. Okej, okay, i to jest to miejsce, które ja odkryłem wtedy. Dobra. No, to nie było ciężkie. I co teraz? Obstawiamy? No już widzę, ale co to jest? To jest Tomb Raider 2 chyba. Ja bym chciała dwójkę. No. To jest to Offshore Rig! No, a nie lubiłem tego poziomu. Też nie lubiłam, ale lubiłam dwójkę. Ej, to jest... Nie, to nie jest Offshore, to jest ten pierwszy poziom, gdzie Lara pierwszy. Była zamknięta. Jak on się no, nazywał? No, no. Kurde. Ale nie pamiętam, ale to jest ten przycisk fajny. O, no. Ze starych czasów. Tak, to jest to więzienie Lary. Tam, gdzie oni ją zamknęli i my się stamtąd wydostawaliśmy. Na bank. Oh my gosh, ale fajnie. To było przesuwanie jakichś chyba klocków, z tego co pamiętam. Bo to było na czasówka tu była z tym przesuwaniem, ale tu... Do kuszy. Bełty. Okej, gdzie? Pod skrzynką. Jedną. Znaczy przy skrzynce, Boże. Przy skrzynce, ale o mój Boże, zanim się weszła do tego głównego pomieszczenia, takiego z dźwigami, czy... Czekaj, w sensie jak... O, tu, dobra, widzę. No, tak, tak. W sensie jeszcze nie skakałem nigdy, dopiero teraz przeskoczyłem sobie te skrzynki. I tutaj się coś przesuwało, z tego co pamiętam. No, przesuwa się tu też. Tylko ja do siebie ciągnę, nie wiem czy dobrze. No, ona ma taki wytarty znak. No. Ta skrzynka. Co to mi coś dało? Tam coś jest? A jest, przejście. Przycisk! Yeah, to tak samo jak było. No, ale to jest fajne, fajne podoba no. Mi się. Mi się strasznie chyba dźwig zadziałał? Topera nie włączyłam sobie, ale dobra. Dolicz, włącz teraz i dolicz za 20 minut. Nie, spoko, mam jeszcze podgląd na drugim monitorze. A no tak, bo teraz masz, wiesz, profesjonalne tak. Stanowisko teraz pracy. Full professional. Też tak chcę. Co to jest? To jest detonator? No, tak wygląda właśnie. Czekaj, z której tylko strony tylko klucza mam nie podejść? Mamy. Nie wiem, czy to... Wydaje mi się, że ona bez klucza. Chociaż... Bo naciskam kontrol i ona tak jakby coś chce zrobić, ale... Nie do końca. No. Kurde, no. Może trzeba z konkretnej strony? Ale to się zawsze... Z boku się nigdy tego nie robiło. To się zrobiło tak jakby frontalnie. Trzeba było być ustawionym. Nie mogę, no. Może jakiś krok do tyłu? O matko. O co chodzi? Aha! Kucnij i zabierz. To się zabiera. Aha! O Boże. Okej. Stąd wyjdziemy teraz? Nie, wyjdziemy. Stąd trzeba odcisnąć przycisk, lol. Aha. No bo tam zastawione jest przejście teraz przez ten drzwi. A, no tak. Ale to nic więcej tu nie ma? No właśnie nie widzę, ale... Ej, do czego ten detonator w takim razie? No właśnie, bo on się chyba nie łączy z tamtym. W życiu się nie łączy. What the fuck?
Ej, to musimy znaleźć to trzecie miejsce, gdzie widziałaś tą poświatę. Na tym balkoniku. A, na tym balkoniku, no. Ale to pytanie, jak tam doskoczyć, bo ja nie odnalazłem tego przejścia tam. No, ja też nie. Boże święty. Ale przynajmniej nie musimy się już tu wracać, bo tu chyba raczej nic już więcej nie no, będzie. No chyba nie, tak mi się wydaje. No, no chyba, że tutaj gdzieś trzeba podłączyć ten detonator. No, ale nie ma tutaj za bardzo też miejsca takiego na to. A może w tej skale tamtej czarnej z tą dziurą, żeby ona wybuchła? No, chyba, że tak. Nie wiem. A tam da się gdzieś jeszcze wejść na te skrzynki wyżej? Chyba nie. O, tak jakby się dało, czekaj. Dobra, to popróbuj, a ja się wrócę. No ale wiesz co, Laro, nie tak. No Laro, wejdź tam, nie bądź taka. Nie, tak jakby się... Ej, to czego nam brakuje jeszcze? Jedynka była, to teraz czwórka, czas na czwórkę. No. I piątka. Gdy się tu wejść, ale tu nic nie ma. O, super, jeszcze tam, już myślałam, że nie wyjdę stąd. Czy ja tędy wrócę? A, właśnie. Nie wyjdę. Zbagowałam się. Dobra, wiem, którędy chyba trzeba iść, wiesz? Okej. Okay. Jak coś. To miło. Aha, o nie zapisałam gry, muszę wziąć detonator jeszcze raz. No, Biergo, robię to. Dobra, znowu będę musiał ci wytłumaczyć. Okej. Okay. Ale to w sumie można było... Torgus Google Translator. No, tylko wiesz, będzie znowu pewnie 2 na 10 moje tłumaczenie. No i tam. Ale... zrozumiałam. Wiesz co, wypadałoby się pozbyć w sumie tej harpy, jak i tak mamy możliwość uzupełnienia no, sobie tej energii. W sumie rację. Tylko gdzie ona jest? Ja na razie muszę się cofnąć w ogóle. Teraz... No tak słabo stąd trochę. Dobra. Jestem w rzeczywistości dziwnej. Ja nie wiem, okay, czy to jest jednak dobra droga, ale nie mam innego pomysłu, że tak powiem. A cofałeś się tam gdzieś? Wiesz co, cofałem się po tych skałkach i nagle z tej takiej, z tego podwyższenia, tej drugiej skały, na którą skoczyłem, mm-hmm, widziałem tam na dole takie skały, na których też się da zatrzymać. Zerknij tam na dół. Widzisz takie skały, na których można stanąć i z których się nie zjedzie? Przy tych kolumnach. Centralnie przy tych kolumnach. No, chyba jedną widzę. No, to wtedy tam... Bo druga jest tak jakby pod tobą bardziej. No właśnie, no. No i ja właśnie po nich skaczę i teraz staram się dostać tak jakoś na te platformy, które pływają w tej lawie. Mhm. Ale to jest ciężkie. Ja tą harpię widzę. No, ona mnie strzela, ale... No, mnie też strzela. Jakoś tak... Dobra, zniknęła. Kurde, bo nie wiem, no w sumie, czy tu... No bo... Jak inaczej się dostać na te platformy? Tam z góry to jest za wysoko przecież. No właśnie. Będzie ciężkie. Albo tymi drabinkami, bo to też jest takie, te drabinki są takie. No właśnie. Ale jak na tą drabinkę pierwszą wskoczyć? Ja to się rozejrzę na to chyba z góry. Tam jest jedna taka kolumna ułamana. Jakby nisko ustawiona, ale nie wiem, czy tam byliśmy w końcu, czy nie. A jest łamana, no, ale czekaj. Kurde, wypierdzielaj, bo już nie mam zdrowia do ciebie. Ej, on mnie zepchnie zaraz i tak się na tym skończy, znaczy ona. No, mogłabyś... Kurde. Ta harpia pieprzona. Gin. Nawet nie ma za bardzo jak no, się wrócić stąd. No, znaczy, no właśnie jak tam na dół zeskoczysz, to tak dupa. Ja sobie wczytałem. I ja spróbuję jakoś teraz te drabinki ogarnąć, ale kurde, jak sobie utarować drogę na to, to ja nie mam pojęcia. Bo to jest jeden... Jedna możliwa droga, którą ja tu widzę w tym momencie.
O, dobra, pozbyłam się tej harpi. No ja też, już mi nie przeszkadza. Przynajmniej tyle. Nie no, tak nie da rady. A czy da się wrócić? A nie, to teraz jest bez sensu. Kurde. Mam zagwozdkę. No, teraz to... Nie, a... Dobra, wiem, ale jestem tępy, ja pierdziu. Wróć do miejsca, z którego się, pamiętasz, zsuwałaś z platformy i skakałaś przed siebie. No, pamiętam. Jak tylko jesteś... właśnie próbuję tam wskoczyć i nie mogę się zaczepić. Nie łap się rękami. Ja bez łapania rękami wskoczyłem. Tak po prostu. Okej. Tak po skosie. No, powinna ci tam doskoczyć. Bez łapania rękami. O, no. Wracam. No i teraz wejdź sobie na tego pyrtka takiego wystającego. No. I jak skoczysz sobie na tą platformę, z której się zjeżdża, to skocz tak, żeby ona zjeżdżała w stronę... No, wiem. I złap się rękami. I zejdziemy sobie na dół drabinką. Kurde, tylko próbowałam zejść szybciej. No ja właśnie też próbuję zejść szybciej. Tylko, że mi zjechała, nie chciała się chodzić. Ale wiesz, to teraz to ja się zastanawiam, czy mamy skakać na tą drabinkę po prawej, czy mamy skoczyć do tyłu na ten... Właśnie na tą platformę w lawie, bo to teraz też jest interesujące. Wiesz, nie, to ja... nie wiem, gdzie jest ta platforma. Aha, bo ona jest takim małym trójkątem. I ona jest za nami. Wiesz co, to trzeba idealne miejsce teraz wybrać. O nie, przeskoczyłem to. Czyli co, tak jakby niżej? Jezus Maria. Ja muszę się pospieszyć, bo w sumie ja mam mało już tej energii. Kurde, przeskakuje to. No, wydaje mi się, że się nie da. Chyba, że po prawej bardziej. Ja spróbuję na tą drugą drabinkę. Da się. Tak? Tak, na samiutkim dole musisz być. Aha. Na samiuteńkim dole i po prawej stronie maksymalnie. Na tej drugiej drabince to mnie ten podpalił. Pierkur. Ja mam problem teraz tutaj. Okej. Egzystencjonalny. Bo powiem ci, że na tym pyrtku też małym, to tak ciężko się tutaj utrzymać. Żeby się nie zapalić. Boże, kolejna harpia, no chyba was... Czaisz to. O nie, przeskoczyłam. I ona mnie zepchnęła do lawy, to jest po prostu jakiś absurd. Ale skakałeś z obrotem? Nie, do tyłu po prostu. Aha. Ale u mnie też przeskakiwała, tylko mówię, zejdź do maksymalnie no na dół. No właśnie wydawało mi się, że jestem na maksymalnie. A po prawej stronie jesteś na drabince? Byłam na środku. Nie, to na poprawie, bo po prawej jest ten czubek wyżej tej platformy. I dlatego o to chodzi, że trzeba na ten czubek skoczyć. Okej. Okay. Po prawej stronie i na dole. I powinno pyknąć. Nie, zmieniaj. Oh my god. Nie, trudno. O Boże, mi się kamera zmieniła. Dobra, tu trzeba chyba. Ale ja zaraz dostanę po prostu jakiejś białej gorączki. Dobra, a rozumiem, że z rozbiegu. Z pół rozbiegu. Inaczej tego nie zrobisz chyba. Aha. Znaczy nie wiem, może i zrobisz, ale to jest mega ciężkie, bo tam... Jezus Maria, jak on mi żre życie, ja pierdzie. Bo ona tam bardzo łatwo może się zapalić. No, dobra, udało się. I co, pół rozbieg, czy cały? No pół. Boże, kolejny! Nie! Przecież ja tu zejdę! Zaraz. Sakra, ale kto wymyślał te harpie tutaj w tym miejscu? No po prostu... Ale jesteśmy w dobrym miejscu na bank. No, pewnie tak. Bo tam potem na tą skałę i tu jest drabina do góry. I będziemy na tym balkonie.